Radny Dariusz Zawadzki rozpoczął wpis na Facebooku od rad osiedlowych, szybko jednak poszedł krok dalej. Tak jak radny nie może być pracownikiem Urzędu Miasta, bo nie może sam siebie kontrolować, to proponuje, aby radny również nie mógł pracować w spółkach miejskich ani w jednostkach organizacyjnych. Bo jak to wygląda? Radny jest jednocześnie organem stanowiącym i kontrolnym w stosunku do prezydenta miasta i jednocześnie jest jego podwładnym? Co o tym myślicie? Przeprowadzę konsultacje społeczne w tej sprawie. Jeśli kołobrzeżanie wypowiedzą się za likwidacją etatów radnych w jednostkach miejskich, złożę w czerwcu projekt takiej intencyjnej oczywiście uchwały. Nie chcę być wbrew konstytucji, która gwarantuje prawo zatrudnienia, ale uważam, że należy porządkować sprawy do końca. Tym wpisem radny Zawadzki naraził się swoim klubowym kolegom z Kołobrzeskich Razem, którzy dzień przed sesją zdecydowali, że Zawadzki nie może już być częścią ich klubu. Jednogłośnie podjęli decyzję o jego wykluczeniu. Przypomnijmy, w spółkach i jednostkach podległych miastu pracuje przewodniczący Rady Miasta Piotr Lewandowski, od niedawna Kamil Barwinek, od lat Łukasz Zięba. Jak relacjonował Zawadzki, jego wyrzucenie nastąpiło na wniosek Lewandowskiego i Dąbkowskiego. Ten ostatni zatrudniony jest w jednostce powiatowej. Sam Zawadzki także jest zatrudniony w jednostce podległej powiatowi. Dariusz Zawadzki nie po raz pierwszy podpadł Kołobrzeskim, tym razem jednak czara goryczy się przelała. Okazało się więc, że miejsce pracy to najczulszy punkt radnych Kołobrzeskich Razem. Dariusz Zawadzki deklaruje, że pozostanie radnym niezrzeszonym.